Witamy w Melanżomia TV. Moi drodzy, nasz flagowy projektant Ignacy Trzewiczek ma takiego flagowego swojego bloga, który się nazywa Board Games That Tell Stories. Przypadek czy nie, tak się stało, że w tej chwili prym wiodą gry, które opowiadają historię, które gwarantują pewne niepowtarzalne emocje. Owszem, są zużywalne, to znaczy zagracie ileś partii i to raczej koniec. Ale to, co zagracie, będzie unikalne. Jest szansa, że rozwiniecie taką jakąś ścieżkę tych swoich historii, które nie rozwinęli w ogóle inni gracze. No i oczywiście każda pojedyncza partia w tę grę będzie inna. Pandemic Legacy, pierwsza gra w rankingu BGG. No, wiecie, no, to już o czym świadczy. Time Stories, polska akcja na Wspieram To, grę wydaje po polsku wydawnictwo Rebel. Ogromne zainteresowanie, ogromne przebicie względem sumy wymagającej do ufundowania. Ale ten trend nie jest wcale taki nowy, to nie jest nic rewolucyjnego. Tutaj obok mamy grę Sherlock Holmes Consulting Detective, która, owszem to jest nowsze wydanie sprzed paru lat, ale ona została wydana po raz pierwszy dawno temu. W 81 roku. Słuchajcie, ta gra jest starsza od Łukasza. No, od Bartka też, ale Bartek jest młodziakiem. Wyobrażacie to sobie? Więc można powiedzieć, że historia jak zwykle zatacza koła. Wszystko to, co jest, już kiedyś było i kiedyś jeszcze będzie. No ale dobra, kończmy tę filozofię. Co łączy jeszcze te dwie gry, oprócz tego, co mówiliśmy, jednorazowości i dawania pewnych unikalnych wrażeń, to że obydwie zostaną, znaczy ta już na pewno zostanie wydana przez wydawnictwo Rebel, bo zakończyła się, jak się nazywam to, ale zgodnie z zapowiedziami również Sherlock, aczkolwiek w nieco nietypowej formule, bo począwszy od dodatków, zostanie też wydany przez wydawnictwo Rebel. Ale te gry, my zdobyliśmy na swoją własność, więc jeżeli ktoś nie lubi recenzji sponsorowanych, czyli już takich, gdzie wydawcy podsyłają gry, to możecie spokojnie sobie o nas oglądać, bo tym razem zjedziemy te gry obie. No bo nie zjedziemy obydwu, ale ktoś zostanie zjechana, zaraz zobaczycie. Dobra. Oczywiście zaznaczamy, że w tej recenzji nie będzie spoilerów. Ani z Sherlocka, ani z Time Stories. Postaramy się, żebyście po obejrzeniu tego mogli spokojnie zasiąść i rozegrać i zdobyć, że tak powiem... Nie, no po prostu nie powiemy ani trochę o fabule, tak? Nawyżej trochę o stylu gry. O stylu gry, który, no nie wiem, czyli tak byście, no to nie wpadł. No zobaczymy, no, mam nadzieję, że nie będzie to jedyne, co możemy wam zdradzić, to czego dowiecie się w pierwszych 3 minutach rozgrywki. Dokładnie tak. No to chyba nie będzie żadną tajemnicą. Time Stories, fabuła w tej grze jest taka, że jesteśmy w jakimś bardzo odległym roku w przyszłości. Jesteśmy agentami, którzy mają w jakimś czasie w przeszłości wykonać jakąś misję. Pakujemy się do takich kapsuł, które przenoszą nas w ciało jakiejś osoby w odpowiednim czasie i miejscu. Także w innych równoległych światach. Tam przenosimy się wszyscy razem. Tam wykonujemy jakąś misję, no i ta misja może nam się powieść albo nie. Natomiast w Sherlocku, no... W Sherlocku jesteśmy pomagierami Sherlocka. Tutaj akurat jest drobna niespójność fabularna, bo tak naprawdę Sherlock Zając ma naszą pomoc, rozwiązuje sprawy sam. Spotykamy się na początku na miejscu zbrodni, mamy oddzielną książeczkę na każdy scenariusz, każdy z 10 scenariuszy, który jest w tej grze. Dowiadujemy się o sytuacji w sprawie i ruszamy w miasto. Możemy udać się do osób, które są dostępne w każdym scenariuszu, one są opisane w instrukcji i wówczas oczywiście też musimy odpowiedni rozdział w tej książce, to jest trochę zbliżony do gry paragrafowej, odpowiedni rozdział w tej książce scenariuszowej sobie zajrzeć, co nam ta osoba powiedziała, albo możemy udawać się na różne miejsca, które sam nam przyjdą do głowy, mamy pewne dane już na początku, na przykład miejsce zbrodni, albo na przykład adres jakiejś osoby, różne rzeczy, albo inne miejsca, które odnajdziemy, wydedukujemy sobie z tych wcześniejszych miejsc, które odwiedziliśmy, albo na przykład z książki adresowej, które tu mamy, albo nawet z samej mapy. Wiele jest tutaj pomysłów, wiele koncepcji, bardzo długie są te książeczki, naprawdę jest tutaj nad czym się zastanawiać. Na końcu zaś porównujemy nasz wynik do Sherlocka. Sherlock zawsze zdobywa 100 punktów, a my zdobywamy tyle punktów, ile uda nam się uzyskać z testu wiedzy, do którego podchodzimy na samym końcu rozgrywki, a odejmujemy od tego punkty w zależności od liczby kroków, które wykonaliśmy, czyli każda wizyta w każdym miejscu jest krokiem. Sherlock powiedzmy wykonał 5 kroków, to my dostajemy minusowe punkty za każdy krok powyżej 5, albo dodatnie za każdy krok poniżej 5, co raczej się wam nie zdarzy, chyba że jesteście naprawdę dobrzy. I tyle. Jak to działa w tej historii, mniej więcej, Bartek? Time Stories to działa tak, że kiedy już minie ten wstęp fabularny,
to przenosimy się do jakiegoś miejsca i w tym miejscu możemy poruszać się na zasadzie takie trochę podobne jak w Sherlocku, że wybieramy lokację, do której idziemy i tam coś się dzieje. Tylko, że kosztuje nas to czas. Tak, tylko zamiast, no tak jakby w Sherlocku też nas to kosztuje czas, bo chcemy tego zrobić. Tylko czas jest stały, a tutaj jest ruchomy, bo rzucamy kością. A tutaj, tak, no i Sherlock to w zasadzie same książki, teksty, czytanie, decyzja gdzie idziemy, idziemy tam, czytamy, coś się dzieje, idziemy gdzieś indziej, czytamy i tak dalej. Cała gra opiera się na czytaniu. Natomiast w Time Stories... Jeszcze gazety, zapomniałem o gazetach. W gazetach są bardzo istotne informacje. Natomiast w Time Stories mamy trochę... Zostało to obudowane lekko mechaniką, czyli w trakcie może nam się zdarzyć walka, którą będziemy tam rozwiązywać przez rzut kośćmi. Albo jakieś inne testy wykonujemy. Albo tak, mogą nam się zdarzyć jakieś testy. Mamy swoje postaci, które mają jakieś tam statystyki różnych umiejętności. No i tam manipulujemy też ewentualnie jakimiś żetonami, które w różnych scenariuszach różne rzeczy oznaczają. Więc tak jakby jest trochę więcej takiej manipulacji, którą znamy z takich gier amerytraszowych. Tak, więc posłuchajcie, no zwykle nie mówimy wiele o klimacie, bo klimat jest rzeczą bardzo względną. Natomiast jeżeli gry jakaś opowiada historię, no to nie możemy od tego uciec, nie ma opcji. Więc posłuchajcie, jeśli chodzi o Sherlocka, klimat wiktoriański, klimat sherlockowski oddany jest świetnie. Mówię, nawet te elementy, które mamy, gazety, jeżeli ktoś zapoznał się z książkami o Sherlocku, wie, że Sherlock nie zaniedbywał informacji przedstawianej przez prasę. Zaglądamy do książki adresowej, mamy pełen dostęp do różnych, bazy różnych miejsc i praktycznie w każde, do każdego z tych miejsc możemy pójść i czegoś się dowiedzieć, bardziej lub mniej istotnego, może zupełnie nieistotnego dla tej sprawy. To nasz błąd, jeżeli poświęciliśmy czas, żeby się tam udać. Język nawet jest bardzo, to jest swoją drogą trudność gry po angielsku. Wiele osób na to narzeka bardzo, że no nie bez powodu, że język tutaj jest trudny. Mamy masę tekstu i ten tekst jest często stylizowany na taki język z epoki, więc nawet osoby, które znają nieźle angielski, mogą mieć problem, żeby tego Sherlocka zgłębić w języku language. Najciekawsze jest to, że szczegóły mają momentami no, niebagatelne znaczenie i jak ktoś bardzo dobrze zna angielski, no to czyta i nagle jest jakieś słówko, zawsze można z kontekstu wywnioskować. No to jest, można się na tym naprawdę poślizgnąć, bo tutaj czasem jakieś słówko może mieć takie znaczenie, że bach, z tego Sherlock już coś wywnioskuje, już pójdzie tam, a my jak to ominiemy i dlatego naprawdę gramy w tę grę ze słownikiem. I tutaj bardzo dobrze, no że kurczę, Rebel to weźmie, zrobi z tego polską grę i tak naprawdę... I trafi to pod strzechy dzięki temu. Tak naprawdę, nie wiem, chyba my też już nie zagramy w tego angielskiego, skoro można poczekać na polski. Tak, bo nie skończyliśmy jeszcze całej historii, mamy ze sobą więcej jak połowę scenariuszy, już nawet nie pamiętam, musiałbym zajrzeć. Zagraliśmy chyba 7 scenariuszy. 7 scenariuszy. 10. Scenariusz jest 10, a zagraliśmy 7. Z kolei Time Stories też wyjdzie po polsku. Tutaj ta zależność językowa nie jest aż tak kosmiczna jak w Sherlocku, dlatego myślę, że będziemy kontynuować już kupione dodatki po angielsku. W tym momencie ukazała się oprócz podstawki 3 dodatki, czyli mamy 4 scenariusze. My zagraliśmy w pierwsze 2 i o tych dwóch będziemy... Znaczy, będziemy wam... Też będziemy nie będziemy opowiadać nic o samych scenariuszach, tylko tak generalnie na podstawie 2. No to wracając do klimatu, tak? Klimat w Time Stories nie odstaje od tego Sherlockowego. Jest oczywiście inny, jest bardziej generyczny, no bo podróże w czasie, to takie tam, wiecie, no nie powiem, że może objechane, ale no nie jest to coś absolutnie unikalnego, no, jak Sherlock pierwszy w tym. Klimat tego pierwszego mi się strasznie podoba. Tak, ale właśnie to jest fajna furtka, tak, że ten klimat ogólny jest podróże w czasie, ale w każdej misji przenosimy się w konkretny świat. Jesteśmy wrzucani i ten świat, zwłaszcza w scenariuszu tym bazowym, w drugim może ciut mniej, ale też jest naprawdę fajny, oddany i przez grafiki, i przez historię, przez atmosferę, da się to odczuć, jest to fajne, jest troszeczkę mrocznie, no jest po prostu klimatycznie, krótko mówiąc, tak, no my się wciągnęliśmy na pewno w tę fabułę. Teraz, no co, Bartek, no trzeba przejść jednak do mięsa, do rozgrywki. No i tutaj, posłuchajcie, nasze opinie zaczną się troszeczkę rozchodzić. No nie wiem, Bartek, kto zacznie? Prosto z mostu. Ja się Time Stories
niezmiernie rozczarowałem. No oczywiście też miałem, prawda, wysokie wymagania, bo no słyszałem, prawda, jaka to jest gra genialna i spodziewałem się, że to będzie Sherlock, którego już uwielbialiśmy, kiedy Time Stories się pojawiło, i spodziewałem się, że to będzie no taki Sherlock, tylko trochę z taką namiastką tej eurowości, tej manipulacji, tego zastanawiania się, trochę może takie będą zagadki bardziej takie ścisłe niż takie holistyczne podejście do tematu. To jest gra dla humanistów, słuchajcie. Tak, tak, naprawdę. Tak. No właśnie czegoś takiego w tym Time Stories się spodziewałem. To, co dostałem, to po prostu oglądanie tego, co się dzieje, bez jakichś decyzji, które mają na coś wpływ, i do tego trochę rzucania kostkami, które nie jest jakieś specjalnie decyzyjne. I w zasadzie tyle, tak? Trochę mi przeszkadza, że o ile w Sherlocku naprawdę jest gruba rozkmina o to, co my teraz, gdzie my będziemy chcieli pójść. I naprawdę ta rozkmina często daje owoce, to jest ważne. Tak, i naprawdę, my tu mieliśmy rozgrywki najczęściej koło 5 osób i naprawdę, słuchajcie, 5, sztab osób naprawdę siedzi, zastanawia się, debatuje nad książką adresową, patrzy na tą mapę Londynu, dobra, to jak on poszedł stąd, słuchajcie, tu jest blisko, tutaj mógłby dojść, a tam daleko, tam już, no, musiałby czymś pojechać. I tak naprawdę zastanawiamy się, co my teraz zrobimy. To według mnie w Time Stories to nie ma nic, żeby się tam pozastanawiać. Po prostu idziemy gdzieś i robimy to, to, to i to. Idziemy tu, robimy to, to i to i to. I tylko dobra, to ja idę tu, ty tu, ty tu, ty tu. I klepiemy wszystko po kolei i tylko patrzymy, jaka jest historia. Tak, to rzeczywiście. Ja mam podejście do Time Stories dość zabawne. Długo o tym myślałem bardzo i wyszło mi coś takiego. Jakby ktoś mnie was zapytał, czy dobrze się bawiłem przy Time Stories, ja bym powiedział, że świetnie się bawiłem. No to pyta się, no to w sobie to porozumiem, że polecasz. Nie, w żadnym wypadku nie polecam. No i skąd ten dualizm, skąd ten dysonans? Stąd, że za tę grę nie zapłaciłem. Bartek ją kupił, Bartek ją tu przyniósł i tą sobie grałem. I ja w tej interaktywnej opowieści, bo nie mogę tego inaczej nazwać, świetnie się, no fajnie było odczuć ten klimat. Tak jak mówiłem, on jest fajny. Dużo tutaj chodziliśmy, jakie się działy, były emocje przy rzucaniu kośćmi, super. A gdybym miał zapłacić 150 zł, nie wiem ile będzie kosztowało wydanie polskie, za jeden, słownie jeden scenariusz, w którym nie mam decyzji, bo nie ma tutaj logicznego zastanawiania się, dokąd pójdziemy. Idziemy wszędzie i wszędzie możemy sprawdzić. W miejscu, w którym wydaje się, że spokojnie, tutaj coś załatwimy, pogadamy, jest walka. W miejscu, które się wydaje zupełnie istotne, może być kluczowa informacja. Mamy jedną, góra dwie zagadki w tych pierwszych scenariuszach, które trzeba rzeczywiście włączyć myślenie, coś się zastanowić, ale sam proces gry to jest chodzenie wszędzie i sprawdzanie wszystkiego, bo wszystko może się przydać, albo równie dobrze wszystko może być bez sensu. Do tego dochodzi jeszcze rzucanie kośćmi, które mogą was pojechać, albo akurat wam sprzyjać i będzie fajnie. Zagadka finałowa była fajna. Była fajna, ale akurat ja, to nie ja wpadłem na jej rozwiązanie, tylko ktoś inny, więc tak jakby nie odczułem satysfakcji z tego, że coś fajnego rozwiązałem. Co więcej, gra trwała 3-3,5 godziny, taka cała rozgrywka w jeden scenariusz i to jest absolutnie za mało, żeby mi zrekompensować, nawet gdybym ja to doszedł do tego i tą zagadkę i tak miałbym satysfakcję z tego, że to rozwiązałem, to by mi nie zrekompensowała tych 3-4 godzin, jakie na to trzeba poświęcić. Absolutnie. Co innego Sherlock. I tutaj ja się wtrącę z aspektem finansowym, który zwykle tego nie podnoszę, ale tutaj nie mogę. Sherlock, który kosztował mnie 150 zł, daje 10 scenariuszy, których przez 2 lata nie przegraliśmy wszystkich, bo cały ten scenariusz to jest spotkanie, to jest event zajmujący cały wieczór, w pełni satysfakcjonujący wieczór. 150 no, zł za jeden scenariusz, 150 za 10 scenariuszy. Żeby nie było tak różowo. Zdarzył się chyba jeden scenariusz taki, przy którym jak zobaczyliśmy rozwiązanie, to sobie pomyśleliśmy, tak, był trochę czapy. Ale naciągane, nie, no bez sensu, jeszcze takie, jeszcze, czy chyba było coś takiego, że to było takie proste, jakieś takie zwykłe, takie, była jakaś sprawa, która nie miała takiej zawiłości, jak, nie wiem, czy oglądacie na przykład serial Sherlock Holmes, tak wiecie, każda zagadka ma jakąś taką zawiłość, do której tak Sherlock dochodzi, prawda, no jeden scenariusz był rzeczywiście, który nas na koniec rozczarował, ale to jest jeden na 7, jakie zagraliśmy. Naprawdę, wszystkie pozostałe to były takie, no, wciągające cały czas przez
przez co najmniej 5 godzin graliśmy każdą rozgrywkę, czasem to się przedłużało do 7, to naprawdę jest wciągające i to naprawdę tak, jest emocjonujące. Tak, a posłuchajcie, jak w jednym, też słownie jednym scenariuszu udało nam się zdobyć 95 punktów, czyli 5 punktów tylko gorzej od Sherlocka, to posłuchajcie, ja przez 3 dni byłem po prostu w uniesieniu. To jest kolega napisał, że to była najlepsza niedziela od dawna. Niedzielę napisał, że to była najlepsza sobota od dawna. No wiecie, no było naprawdę konkretnie, jak żeśmy tę historię rozgryźli i dopadliśmy drania, kurczę, ciut za Sherlockiem. No on już tam był na miejscu, ale raz to też było super emocje. No i takiej satysfakcji w Time Stories, no, po dwóch partiach, mniejsza próba, tak, no może te inne dodatki też jakoś inaczej będą wyglądały, tak, nie było, tak, natomiast mówię, jeżeli też musimy mówić o grze, no to posłuchajcie, no 150 zł, jeden scenariusz, 150, tam około 100 dodatek, tutaj za tę samą cenę na pewno znajdzie się te emocje, a czy w Time Stories się trafią, nie wiem, może tak, miejmy nadzieję, że tak, ale w tych dwóch nie sądzę. Nie, żeby to była porównywalna satysfakcja z tym, co tutaj przeżyliśmy. Ewidentnie w melanżowni zderzenie, walkę tych dwóch gier wygrała jedna pozycja tym razem. Time Stories i zgodnie. Time Stories już jest po akcji na Wspieram To. Jeśli wsparliście, to sami się przekonacie, czy warto po prostu nie, no, obyście, słuchać oby, tego, co obyście, mówimy, obyście się z nami nie zgodzili. No mam nadzieję, że będziecie mieli super rozgrywki, tak? Ale niestety nie wróżę dobrze. To też jest chyba ta kwestia porównania, tak? Bo to jest jednak, mimo że to nie jest historycznie nowy trend, no to w tej chwili, że tak powiem, jest czymś świeżym na rynku w tej chwili. Tak. Więc jeżeli nie graliście nic takiego, to Time Stories mimo wszystko może was zafascynować zupełnie innym podejściem do planszówek. I oby tak było. Ale potem zalecam sięgnąć do Sherlocka. I tylko powiem tyle. Jeżeli tak jak ja macie ze sobą całą tutaj księgę przygód Sherlocka, polecam. Jeżeli macie tak jak Bartek cały serial za sobą. Ja jak zaczynałem, to byłem jeszcze przed serialem i tak się świetnie bawiłem, to po serialu jeszcze lepiej. No w każdym razie nie, nawet inaczej. Jeżeli macie serial albo książki za sobą, to musicie w ogóle mieć i w ogóle się nie zastanawiajcie. Jak nie macie z kim grać, to zagracie sami, bo można grać solo, spokojnie. To nie jest ta sama zabawa. Nie, ja się nie zgadzam. Ja jeden scenariusz zagrałem sam i na to się, tego się nie da samemu wymyślić. To jest wszystko, to jest za trudne, żeby... Nie jest się Sherlockiem. Żeby ktoś... Trzeba być geniuszem chyba, żeby to samemu wymyślić. No słuchajcie, jak siedzi nad tym 5 osób i każdy coś rzuca w jakiś sposób, wiecie, to jest szukanie niuansów, to jest tak. Szukanie pojedynczych słów w całej gazecie. Ale zauważ, że... To jest wiązanie faktów z tych wszystkich miejsc, z których przyszliśmy, z gazetą, która jest... kartką chyba A4 czy A3 czy A2 zapisaną z obu stron i ja zauważ, i nie zauważ, polecam grać samemu. Jedną rzecz tylko, Bartek, zauważ. Jedną rzecz, ja tego nie sprawdziłem, tak? Więc to jest tak moja tylko domyślanie się, żebyście nie biorę odpowiedzialności za te słowa pełnej, ale zauważ, że my po prostu jak gramy grupowo, gramy na jednej sesji. A grasz solo, możesz sobie przeczytać, pomału zastanowić, możesz to robić tę sprawę przez wiele dni. Nie, to pozapominasz, co było wcześniej. Nie, według mnie... Co kto lubi, tak? No. Jedna sesja, zdecydowanie ta. Bo później to... Chodzi o to, że tu trzeba pamiętać niuanse i je kojarzyć. Jakbym to rozwlekł na kilka dni, to owszem, będę pamiętał ogół, ale już nie będę pamiętał niuansów. A cała ta gra po prostu bazuje na niuansach. To jest tak jak Sherlock. No jeśli widzieliście serial, czytaliście książkę, to wiecie, na jakie niuanse Sherlock widzi i co z czym wiąże, że to później da jakiś efekt. I tutaj trzeba zrobić to samo. I te jedna osoba, ja uważam, nie jest w stanie tego zrobić. No, to mnie trochę przekonuje. Ja tak sobie miałem takie trochę romantyczne wrażenie, nie próbowałem tego sam, więc mówię, więc może lepiej rzeczywiście zaufajcie Bartkowi. W każdym razie, jeżeli macie więcej osób i do grania, naprawdę bardzo przyjemny wieczór przy Sherlocku. Bardzo, bardzo, bardzo fajny, przyjemny i będzie, myślę, tym przyjemniejszy, jeżeli zagracie po polsku. Cóż, dobra, dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że wam się miło oglądało. Do zobaczenia.